Krok bliżej do powstania spalarni odpadów w Rudzie Śląskiej. Urząd Miasta wydał decyzję środowiskową dla budowy tzw. ekologicznego centrum odzysku energii, które miałaby wybudować firma Eneris. Na razie nie wiadomo, kiedy taka instalacja mogłaby powstać. Eneris twierdzi, że nie będzie uciążliwa dla mieszkańców. Instalacja będzie spalała odpady resztkowe z odpadów komunalnych, a w takiej sytuacji wytyczne unijne BAT i prawo w zakresie emisji wskazuje dopuszczalne poziomy emisji i stosowanie najlepszych dostępnych technologii. I tutaj między innymi mamy do czynienia z wielostopniowym systemem oczyszczania spalin czy systemem dezodoracji powietrza. Ale to nie jedyna spalarnia śmieci, jaka może powstać w Rudzie Śląskiej. Od wielu miesięcy toczy się dyskusja, gdzie zostanie umiejscowiona ta górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Choć w grze jest 7 miast, wśród faworytów nieoficjalnie wymienia się Mysłowice i właśnie Rudę Śląską. Budowa instalacji metropolitalnej może się jednak znacznie opóźnić. W środę wojewoda śląski Jarosław Wieczorek unieważnił uchwałę GZM w sprawie powołania spółki celowej Czysta Energia, która miała zająć się przygotowaniem i budową nowej spalarni. Wojewoda uznał, że na tym etapie metropolia nie ma prawa do powoływania do życia podmiotu, który realizowałby zadanie, które nie jest przynależne metropolii. Zadanie z zakresu budowy instalacji przetwarzania odpadów jest zadaniem własnym gmin. Wynika to z ustawy o czystości i porządku w gminach. Dzisiaj przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak zapowiedział, że metropolia odwoła się w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Powierzając zadania własne gminy, przekazując je metropolii, musiałyby płacić do niej dodatkowe pieniądze. My przecież po to mamy swój własny budżet, by móc realizować takie zadania dla gmin, nie żądając tych dodatkowych pieniędzy od gmin, które mają własne problemy finansowe, budżetowe. Ruda Śląska czeka na rozwój wypadków i nie mówi nie dla dwóch spalarni na swoim terenie. Ruda Śląska wydaje się być tutaj atrakcyjnym miejscem, dlatego że mamy 130 tysięcy mieszkańców, bardzo rozbudowaną sieć ciepłowniczą, więc moglibyśmy to ciepło, mówiąc nieładnie, wpuścić do tej sieci ciepłowniczej. I pod tym względem jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla miasta. Dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska doprowadzi za chwilę do wyeliminowania węgla kamiennego z rynku, a więc nasza elektrociepłownia zasilana węglem już myśli o przestawieniu się na gaz. W połowie lipca ma być gotowa analiza, która wskaże, w której gminie GZM powstanie spalarni byłoby najbardziej opłacalne i uzasadnione. Może się jednak okazać, że wobec decyzji wojewody na razie nie będzie to miało większego znaczenia. W kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach doszło do zapalenia metanu. Wszystko działo się około godziny 11.20, prawie 1300 metrów pod ziemią. Poparzonych zostało 3 górników. Z rejonu, w którym doszło do zapalenia, ewakuowano 94 osoby. Górnicy nie musieli używać aparatów ucieczkowych. Wydobycie w ścianie zostało wstrzymane, a przyczyny zdarzenia zbada komisja. Poszkodowani górnicy w dobrym stanie zostali przewiezieni karetkami do szpitali w Knurowie i Rudzie Śląskiej. Sanepid w końcu zareagował na pojawiające się od dawna doniesienia mieszkańców powiatu włodzisławskiego i Jastrzębia-Zdroju, którzy całymi tygodniami przybywają w kwarantannie i nie mają przeprowadzanych testów na koronawirusa. Inną grupę stanowią osoby, które miały dwukrotnie pozytywny wynik testów, ale sanepid nie zwolnił ich z kwarantanny. W tym roku ustawodawca, czyli Sejm, przejął odpowiedzialność za sanepidy, bo mówimy tutaj o urzędzie, jakim jest sanepid, i odpowiada za to całkowicie administracja rządowa. Wcześniej sanepid częściowo, tak jakby, mówię w dużym uproszczeniu, podlegał także samorządowi, więc mogliśmy ingerować. My wszystkie uwagi, wnioski, skargi mieszkańców przekazujemy na bieżąco do sanepidu. Ja co tydzień uczestniczę w takich naradach sztabu kryzysowego z udziałem dyrektora sanepidu, gdzie przekazujemy uwagi. Jednak do tej pory na uwagi samorządowców nikt nie reagował. Dopiero w środę Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach uruchomiła specjalny interwencyjny adres e-mail, na który mogą pisać osoby, które znajdują się na kwarantannie, a już nie powinny. Osoby, które zostały w jakiś sposób pominięte i należy do nich szybciej dotrzeć, mają dwa ujemne wyniki, albo są to osoby przebywające w kwarantannie i mają jeden wynik ujemny, nie ma dodatnich domowników pod jednym dachem, my wtedy jesteśmy w stanie ich przywrócić do życia społecznego. Wysyłamy tam pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jak tłumaczy wojewódzki sanepid, w powiatowych stacjach jest zbyt mało pracowników. Z kolei są powiaty, w których zakażonych osób jest bardzo dużo. Jak mówi prezydent Jastrzębia-Zdroju, sam dodatkowy adres e-mailowy problemu nie rozwiąże. To jest bardzo dobra wiadomość. Szkoda tylko, że tak późno, bo rzeczywiście do chwili obecnej spływają do nas sygnały od mieszkańców, że trudno jest się skontaktować ze stacją sanepidu w Wodzisławiu, ale też obszar, którym zajmuje się sanepid wodzisławski, jest ogromny.
Dlatego też ta moja prośba o utworzenie stacji kolejnej w Jastrzębiu-Zdroju. Sanepid odpowiada, że utworzenie kolejnej stacji byłoby możliwe, ale brakuje specjalistów, którzy mogliby w niej pracować. Do tej pory z kwarantanny zwolniono około 50 osób, które skorzystały z e-maila interwencyjnego. Ponad 1000 tirów dziennie przejeżdża przez wąskie drogi Sławkowa. Wszystko dlatego, że 3 czerwca Dąbrowa Górnicza postanowiła zamknąć alternatywną drogę dla tirów do euroterminalu w Sławkowie. Prezydent Dąbrowy Górniczej, burmistrz Sławkowa i starosta powiatu będzińskiego zwrócili się dzisiaj z dramatycznym apelem do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie dokończenia budowy dróg wokół euroterminalu. Na sporze pomiędzy urzędnikami z Dąbrowy Górniczej i Sławkowa cierpią mieszkańcy tego drugiego miasta, którzy są zmęczeni liczbą ciężarówek przejeżdżających przez wąskie drogi ich osiedli. Kilkanaście lat rozmawiano o budowie drogi do euroterminalu. Mam wrażenie, że to utknęło ze względów na bardzo duże koszty inwestycyjne przebudowy łącznika S1, a zapomniano, że można wprowadzić też jakiś element rozwiązania, który będzie na tu i teraz. Ze względu na rozszerzenie działalności euroterminalu, przyjmowanie pociągów, które przyjeżdżają z Chin, ruch na lokalnych drogach z każdym dniem wzrasta. Jest niebezpiecznie, tak. Bardzo szybko jeżdżą i dosłownie zmiata ludzi z chodnika. Alternatywą, którą zaproponował prezydent Dąbrowy Górniczej, jest poprowadzenie bezpośredniej drogi do euroterminalu, która ma biec przez niezamieszkałe tereny nieopodal DK94. Takie rozwiązanie może kosztować kilkadziesiąt milionów złotych, a nie kilkaset, czyli tyle, na ile zostało oszacowane zbudowanie łącznika z drogi S1 od strony Sosnowca. I to jest bardzo dobry moment na to, żeby o tym zacząć głośno mówić i konsekwentnie pozyskiwać te pieniądze. W oczekiwaniu na decyzję rządu w tej sprawie prezydent, burmistrz oraz starosta zdecydowali, że tiry pojadą raz przez ulicę Strzemieszycką w Dąbrowie Górniczej, a raz drogami powiatowymi Sławkowa. Zmiana trasy dojazdu do euroterminalu będzie się odbywała co 2 miesiące. To sprawiedliwe rozwiązanie wobec mieszkańców Sławkowa i Dąbrowy, choć nie musi się spotkać ze społeczną akceptacją. Po 109 dniach przerwy lotnisko w Pyrzowicach wznowiło rejsy czarterowe. W czwartek pierwszy samolot odleciał do bułgarskiego Burgas. Chętnych na wycieczkę nie brakowało, mimo obaw związanych z koronawirusem. One są, dlatego mamy wszystko to, co trzeba, czyli maseczki, przyłbice po raz pierwszy na głowach. Na razie biura podróży oferują wakacje z wylotem z Katowic do Bułgarii, Hiszpanii, Albanii czy Cypru. Można też lecieć do Grecji, ale tam trzeba się elektronicznie zarejestrować przed wylotem. Wakacji nie spędzimy natomiast na razie w Turcji. W tym momencie ten ważny rynek z perspektywy biur podróży, linii lotniczych, a także lotnisk, czyli Turcja, jest zamknięty dla ruchu, ponieważ do 14 lipca obowiązuje zakaz lotów z Polski do Turcji. No, wierzymy w to, że ten stan się bardzo szybko zmieni i już w drugiej połowie lipca będzie możliwość wykonywania rejsów do Turcji. Każdy pasażer, który wchodzi na katowickie lotnisko, ma mierzoną temperaturę ciała, musi też zdezynfekować ręce. Na terenie terminali obowiązuje także nakaz zakrywania ust i nosa, podobnie jak podczas całej podróży samolotem. Na razie jeszcze jest tu cicho, ale już w najbliższy weekend mysłowicki rynek zapełni się fanami muzyki alternatywnej. Okazją będzie koncert Tomka Makowieckiego. Jeden ze zwycięskich projektów z budżetu obywatelskiego zakłada organizację kilkunastu wydarzeń muzycznych. Koncerty będą organizowane w nowym reżimie sanitarnym. W wydarzeniu będzie mogło brać udział maksymalnie 150 osób, a każdy uczestnik będzie musiał zachowywać dystans 2 metrów od kolejnej osoby oraz mieć zakryte usta i nos. Zdecydowaliśmy być jak najmniej uciążliwi dla odbiorców i po prostu liczymy też na ich uczciwość wobec nas i na to, że nie przyjdą do nas w sytuacji, kiedy źle się czują lub kiedy na przykład mają podwyższoną temperaturę. Nieco inaczej sytuacja wygląda w Dąbrowie Górniczej, gdzie pracownicy fabryki pełnej życia również przygotowują się do pierwszych w tym sezonie koncertów. Ograniczono liczbę uczestników do 120 osób, a oprócz obowiązkowych maseczek uczestnicy koncertów będą musieli wypełnić ankietę o aktualnym stanie zdrowia. Organizatorzy chcą, by to lato choć trochę przypominało normalny sezon koncertowy. Co wakacje i ludzie są, nie mam co do tego wątpliwości, no jednak spragnieni takiej muzyki na żywo i dajemy tyle, ile jesteśmy w stanie. W fabryce pełnej życia oprócz koncertów będą organizowane jeszcze plenerowe projekcje kinowe i inne małe imprezy towarzyszące. Trudno zakładać, że uczestnicy imprez będą zachowywać dystans społeczny, zwłaszcza, że raczej nikt tego nie będzie kontrolował. Dlatego jak ostatnio wszędzie najważniejszy będzie zdrowy rozsądek.